Kolejny raz z kilkadziesiąt dyscyplin sportowych i te schowane w halach, i te, które można uprawiać na powietrzu. Każdy znajdzie coś dla siebie. Za nami jubileuszowa edycja. Czas na nowe rozdanie 2018. Rozpoczynamy 26. edycję Otwartych Mistrzostw Wrocławia. Zachęcam wszystkich wrocławian do tego, aby włączyć się do czynnego uprawiania sportu. Miasto stwarza takie warunki w swoich obiektach, w pięknych miejscach. Jest mnóstwo dyscyplin sportowych, 21 dyscyplin, także i te, które odziedziczyliśmy po ubiegłorocznych mistrzostwach World Games we Wrocławiu. Pięknie się rozwijają, pojawia się także nowy tenis plażowy, tak, bardzo oryginalny, to znaczy, że ilość plaż we Wrocławiu będzie nam rosła, choćby po to, aby tenisisty mogli występować. Oferta więc coraz bogatsza. Idea OMW to ruch na świeżym powietrzu i dbanie o kondycję. Także w halach, w zawodach mogą wziąć udział i młodsi, i starsi. Liczy się przede wszystkim zabawa i samouczestnictwo. Nieważne jest to, czy się zwycięża, czy się przegrywa. Ważne to, że człowiek ma szansę się poruszać, troszkę poprawić swoje zdrowie, troszkę popracować nad swoją sprawnością i przy okazji porównać się ze swoimi znajomymi, przyjaciółmi, a także nieznajomymi, którzy pojawią się na tych zawodach. Serdecznie polecam Państwu tę imprezę. Miastu bardzo zależy na tym, aby wrocławianie czuli się w mieście dobrze, radośnie i sportowo. Wszystkiego najlepszego i samych sukcesów. Najważniejsze nie jest zwycięstwo, najważniejszy jest udział. Start w rywalizacji jest wolny od opłat. To kolejny argument za wzięciem udziału w zawodach. Z roku na rok poziom poszczególnych dyscyplin jest coraz większy, ale oczywiście grono sportowców początkujących także chętnie startuje. Bezpłatne i zachęcam wszystkich, ponieważ obserwując wiele z tych zawodów, w szczególności siatkówkę, którą bardzo lubię, muszę powiedzieć, że poziom tych zawodów jest bardzo wysoki. Rzeczywiście ci ludzie wspaniale opanowują tą technikę uprawiania sportu, ale ja chcę rekomendować wszystkim, bo każdy może się ruszać, każdy może troszkę popracować nad sobą, nad swoim stanem zdrowia. Dla najlepszych czekają medale podczas Święta Wrocławia. Mistrzowie zostaną w piękny sposób uhonorowani i nagrodzeni. Nie najważniejsi są zwycięzcy. Najważniejszy jest bardzo liczny udział mieszkańców. Oczywiście tych najlepszych, najwspanialszych sportowców będziemy honorowali medalami, które przy okazji Święta Wrocławia w rynku będziemy rozdawali. No to będzie taka pamiątka na całe życie. Natomiast chodzi przede wszystkim o masowy udział, bo to jest główna idea tego zdarzenia. Więcej o rywalizacji na stronie www.omw.wroc.pl.